Psalm 105 mówi: Wysławiajcie Pana, śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. Chlubcie się imieniem Jego świętym. Niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Amen. Usiądźmy. Kochani, tym psalmem 105, takim radosnym psalmem, witam was na dzisiejszym nabożeństwie. Was wszystkich, którzyście są tutaj u nas w kościele i was wszystkich, którzyście nie są dzisiaj tutaj z nami w kościele, bo może jesteście dzisiaj chorzy i znam, że sporo ludzi jest dzisiaj chorych albo nie mogli przyjść, to witamy i was chorych czy starszych ludzi, którzy na nas dzisiaj patrzycie przez ekrany waszych telewizorów czy monitorów. Jesteśmy dzisiaj tutaj na tym miejscu, byśmy naprawdę szukali Pana Boga, byśmy Go mogli lepiej poznać, by się z Nim spotkać w pieśniach, w modlitwach, razem starsi, młodsi, wszyscy. I byśmy się z Nim spotkali, to musimy chcieć, to musimy wierzyć, że można się spotkać z Panem Bogiem. I ja wam życzę do dzisiejszego nabożeństwa taką silną wiarę w to, że możemy się spotkać z Panem Bogiem, bo On chce się dzisiaj naprawdę spotykać z nami. Na początek par oznamień. Dneska mamy bohosłużbę, w ramach której probiegnie i zbierka pro Oldřichovický zbor a hned to uděláme na začátku, takže po těchto oznámeních hned v první písni bude zbierka na zbor. Dnes je také v rámci bohoslužby spověď a večeře páně srdečně zvu. Odpoledne v 15 hodin biblická hodina a v 15 hodin také celocírkevní modlitevní setkání ve zborovém centru Hutník v Třinci. I tam jsme srdečně zváni na oba setkání. Ve středu je modlitevní den, srdečně vás zvu, modlíme se v lednu o ten osobní vztah k Pánu Bohu, aby byl hluboký, radostný. A pokud někdo chcete, můžete využít i takový modlitevní koutek, který je zřízen v naší zborové knihovně a klidně tam můžete i napsat nějaký modlitevní námět. V pátek je konfirmační příprava a v 17 hodin společný dorost s mládeží s mladými lidmi z Koreje, tak věřím, že dorazí. Těšíme se, budou to 28 mladých lidí z Koreje ve věku od 14 do 19 let, takže bude veselo, budeme dělat takovou malou rekonstrukci vedlejšího sálu. V neděli, dáli pán, setkáme se na bohoslužbě a na biblické hodině. Je časopis Přítel, lednové číslo, můžete si i stále předplácet na tento rok. A je také časopis křesťanského společenství Idea, téma manželství, slib před Bohem i lidmi. Děkujeme vám všem za to, že podporujete i službu v tomto sboru finančně, modlitevně, že sloužíte, že jste ji otevření. Potvrzení o darech za rok 2023 vás čeká ve zborové kanceláři, můžete se tam stavit nejlépe až po bohoslužbách. Poslední oznámení se týká už léta. Matuškovi pocítili zase takovou hlubokou touhu udělat dobrou věc a proto nás všechny pozvali na dobrodružství, alpské dobrodružství. Bude to od 18. do 24. srpna tohoto roku v křesťanském středisku Kirchdorf in Tirol. Tam už jsme byli, mnozí z nás. Více včetně cen a dalších informací se dozvíte na webu, anebo tady, anebo ve vestibulu. A už se můžete také přihlašovat, buď v kanceláři, anebo online na našich webových stránkách. Tak tolik bylo asi k těm oznámením dnešním. My jsme na začátku četli Žalm 105 a taková opravdu důležitá myšlenka toho žalmu na počátku je: hledejte Hospodina a jeho sílu. Ustavičně vyhledávejte jeho tvář. A už se vám to stalo, že jste
v davu hledali tvář někoho. Já se dneska dívám, je tady Tereska Chodurová někde? Jo, nevidím ji, je tady, jo, musím se dobře dívat, nebo ta naše Elenka vstala už vlastně, stihla to dneska na bohoslužby, je tady Elenka? To by mě fakt zajímalo, nevidím nikoho skoro, Teresku už vidím. A tak někdy se nám to stává, že někdy potřebujeme někoho vidět, nebo na nádraží, nebo když se někdo vrací z cest, tak když jste na letišti, tak tam se potom otevře taková brána a lidé vycházejí a už je to ta jeho tvář, už kdy už vyjde, já už na něho čekám. No, tak bychom měli přistupovat i k Pánu Bohu. Hledat ustavičně jeho tvář. Pane Bože, jsi v tom, co dělám v mém životě? Hledám tě. Chci, abys byl teď v té situaci se mnou, na těchto bohoslužbách, abys k nám promluvil, na nedělní besídce. Pane, já chci hledat tvoji tvář, tak rád bych se s tebou dnes setkal tady na besídce. To já vám všem moc dnes přeji, aby se tak stalo. Pomodlíme se o to. Pane Bože, tak ti děkuju za to, že můžeme poznávat tvoji tvář, protože ty se nám chceš dávat poznat. Ty nechceš být skrytým Bohem. Ty chceš vidět někdy, abychom poznávali i tu tvoji přísnou tvář, někdy i tu laskavou tvář, ale abychom se s tebou dokázali setkávat tváří v tvář. A tak tě moc prosím o to, aby i to dnešní setkání u tvého slova, u písní, modliteb, bylo i u darů večeře Páně, bylo takovým osobním setkáním s tebou. Amen. Zpívejme první píseň. Niech cała ziemia korzy się przed Tobą, aleluja. Niech śpiewa i dopiewa imię Twoje, aleluja. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia,
Alleluja. Pamiętajcie o cudach, które uczynił. Alleluja. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie Boże, dziękujemy za to, że Ty objawiałeś się poszczególnym ludziom. I teraz, kiedy chcemy słyszeć Twoje słowo, to prosimy Cię, byś objawił się i nam. Amen. Wyslechneme Boží slovo z 1. Samuelovi ze 3. kapitoly od 1. do 10. verše. Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Elího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. V onom čase se stalo, že Elí ležel na svém místě, jeho oči už začínaly slábnout, takže neviděl. Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla. Tehdy Hospodin zavolal Samuela a odpověděl: Tady jsem. Pak běžel k Elímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: Nevolal, vrať se a lehni si. Šel a lehl si. Hospodin zavolal znovu: Samueli. Samuel vstal, šel k Elímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: Nevolal, můj synu, vrať a lehni si. Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Znovu po třetí zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Elímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? V tom Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. Na to Elí Samuelovi řekl: Jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: Mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo. Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli. Samuel řekl: Mluv, neboť tvůj otrok slyší. Tolik je slov Písma svatého. A požehnaní jsou všichni, kteří Boží slovo slyší a kteří ho také ve svém srdci zachovávají. Amen. Posaďme se a zpívejme píseň. Ježíš má mě rád,
Povstaňme a vyslechněme Boží slovo Nového zákona, zapsané v druhém listě apoštola Pavla k Tesalonickým, druhá kapitola od 13. do 17. verše. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem, nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Po tomto slovu povzbuzení vyznejme naši víru v trojediného Boha. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Dobré ráno, jsou před námi chvály, jsou před námi dvě písně, které budeme společně zpívat. A v tomto týdnu jsem poslouchala takové kázání, kde se mluvilo i o chválách a oslovil mě tam takový verš z Římanům 12. Píše se tam, když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžete uctít. A chvály by měly být reakcí na jeho lásku a na to, co pro nás dělá a na milost, kterou má k nám. Tak pojďme využít i teďka ten čas chval a pojďme mu vzdát chvalu i v těch písních. První píseň bude Všechno, co mám. Kvůli mě.
Všechno, co mám, dal si mi, Pane, z lásky své, vzdávám ti dík. Za kříž, co snesl kvůli mně, všechno, co mám, dal si mi, Pane, z lásky své, vzdávám ti dík. Za kříž, co snesl kvůli mně. A druhá píseň, kterou budeme zpívat, se jmenuje Jesteš, který jesteš. A my jsme ji ještě asi moc nespívali, tak bychom se chtěli společně naučit alespoň refren, tak zaspíváme si refren, můžete si poslechnout a potom se k nám přidat. Bože, našich ojców Twoje imię trwa zawsze, wierny okazujesz się nam. Boże, naszych ojców Twoje imię trwa zawsze, wierny okazujesz się nam. Niezmienny Boże nadziei, który przyszłość znasz. Będziemy ufać Ci zawsze, Ty prowadzisz nas. Boże, naszych ojców Twoje imię trwa zawsze, wierny okazujesz się nam. Boże, naszych ojców Twoje imię trwa zawsze, wierny okazujesz się nam. Twoje imię Twoje.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, powstańcie, wysłuchajcie Boże Słowo Ewangelii Jana, od pierwszy rozdział, od 43 do 51 wiersza. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Becajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Panie Boże, dziękujemy za to, że dajesz nam Twoje słowo i w tej chwili, i że przygotowałeś nas do słuchania Twojego słowa i przez te pieśni wyznania. I prosimy Cię o to, by i to słowo, i pieśni, i nastawienie serca zeszło się dzisiaj z tym Twoim duchem, który by nas prowadził do wdzięczności za dar, który mamy w Tobie. Amen. Usiądźmy. Kochani, zeszłym razem, jeśli byliście tutaj na tym miejscu albo słuchaliście, to brat Samuel mówił o tym, jak Jezus dokazywał samego siebie, kim jest wobec tego świata. I mowa była o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. Wielu ludzi to widziało, bo tłumy z krainy Judzka i Jerozolimy przychodziły do Jana Chrzciciela, by dać się ochrzcić. A wtedy tam przychodzi Pan Jezus, Jan podda się woli Pana Jezusa, ochrzci go i z nieba zabrzmi głos: tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I tam Jezus doświadczył się tłumom ludzi, kim jest. W dzisiejszym tekście biblijnym trochę nam się zmienia sytuacja. Z tłumów stają się jednostki ludzi. Jednostki, do których przychodzi Jezus osobiście. Tak, dzisiejszy tekst ma raczej taki więcej osobisty charakter. Jezus udowadnia, kim jest, dokazuje samego siebie poszczególnym ludziom. Jezus ma zainteresowanie w tłumy ludzi, dlatego im zwiastuje, służy im i w jednostki. I to nas pobudza, to nas cieszy. Bo tutaj pytamy się: a dzisiaj, Panie Boże, nie jest to Ty, który masz zainteresowanie i o mnie, i o moje życie? Ale czy pierwsza rzecz, którą należy nie przeoczyć i zauważyć w tym dzisiejszym tekście, jest to, że Jezus powołuje, że Jezus jest tym, który inicjuje pierwszy krok. Jezus podchodzi do Filipa i mówi do niego: pójdź za mną. I tutaj możemy powiedzieć, że gdyby Pan Jezus, Pan Bóg, nie chciał w Panu Jezusie nam się objawić, gdyby Bóg nie chciał do nas zrobić pierwszy krok, to nic byśmy o nim nie wiedzieli. A Pan Bóg mógłby pozostać skrytym Bogiem i nikt nie mógłby mu tego zarzucać. Lecz On chce udowodnić, że Bogiem jest dla nas. I Bóg zawsze robi pierwsze kroki. Na to musimy pamiętać. I o tym właśnie jest i ta dzisiejsza historia. Pan Jezus podchodzi do Filipa, mówi do niego: Filipie, pójdź za mną. I Filip jest gotowy i idzie. Odpowiada na to wołanie: tak, jest przygotowany.
Żadne dalsze pytania. To mnie fascynuje. Niektórzy ludzie w Biblii naprawdę odpowiadają Jezusowi, powołuję, idę, wszystkiego niecham. Fascynujące. To jest Jezus. Zjawi się naraz, jak mówimy po polsku, jak blask z czystego nieba, a powołuje, a przychodzi do ludzi, o których już zna, o których już wszystko wie. A właśnie, i to dzisiejsze nabożeństwo, właśnie każde nabożeństwo jest dowodem tego, że Pan Bóg przychodzi do nas, nie tylko do tłumów, do zboru, ale do nas osobiście. A wiecie co? Nawet do tych najmniejszych przychodzi przez chrzest i powołuje do siebie. Jaka to łaska! A niektórzy ludzie mówią, o Jezu, to za wcześnie przychodzisz troszeczkę. To nie działa. Ale jak można ograniczać Boga? Pan Jezus przychodzi już do tych najmniejszych, bo na nich pokazuje się najwięcej niezasłużona łaska Boża. Bóg robi pierwszy krok, krok łaski, na który jednak trzeba w naszym życiu odpowiedzieć wiarą. W każdej chwili, każdy dzień życia. Tak, Bóg już osobiście woła tych najmniejszych. Tych, którzy nie potrafią nawet powiedzieć tak, Panie Boże. Bóg jest dobry. Albo o kim czytaliśmy dzisiaj ze Starego Testamentu? O Samuelu. Nie rusnokowi, choć na niego też Pan zawołał na pewno. Może o tym kiedyś nam coś powie. Nie wiem, czy tak samo jak na Samuela z Biblii, ze Starego Zakonu. Lecz wiemy, że Samuel tam jest dzieckiem. Nie jest już niemowlętem, ale jest dzieckiem, maksymalnie teenagerem. Jest noc, on śpi, a do tego słyszy ten głos Samuelu, Samuelu. No to jest takie to najbardziej osobiste zawołanie, kiedy wiemy, że Bóg zna moje imię. Ale Samuel nie wie, co się dzieje, ale odpowiada, oto jestem. Oto jestem. Wyskakuje, idzie za księdzem Helim, pyta się, czego potrzebuje. Samuel słyszy Boży głos, ale nie rozpoznaje Boży głos. Tak to się dzieje ponownie dalsze dwa razy i po czwarty raz. Ksiądz Eli też zrozumiewa i po czwarty raz, kiedy Pan Bóg przychodzi do Samuela i znów zabrzmiewa to osobiste Samuelu, Samuelu. To on odpowiada, mów, bo sługa Twój słucha. Teraz jest gotowy słyszeć Boży głos, ten młody chłopak. Pan Bóg zawsze przychodzi i osobiście do ludzi, by dał im się poznać. Pan Bóg zawsze robi pierwszy krok. Bóg jest tym, który chce się udowodnić jako Pan życia i śmierci. Chce, byśmy Mu osobiście wierzyli, by nasza wiara w Niego nie była tylko wiarą tłumów, no bo wszyscy w coś wierzą, to też ja w coś wierzę, ale Bóg woła osobiście. Dzisiaj przychodzi i mówi i do tego starego, starozakonnego Samuela, wierz mi, chcę do ciebie mówić. A to samo widzimy i w naszym tekście biblijnym z Nowego Testamentu. Przychodzi do Filipa, Filip przychodzi do Natanaela, mówi mu, że znaleźli Mesjasza i że jest z Nazaretu. Z Nazaretu. A tu widzimy, że Natanael zaraz orientuje się w Bożym Słowie i zadaje pytania. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip nie da się odradzić i powie Natanaelu, no pójdź i zobacz. A Natanael idzie i za parę minut stoi twarzą w twarz przed Jezusem. A Jezus wita go sposobem, a oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. A to jest też ciekawe przywitanie, bo niektórzy komentatorzy pokazują, że tutaj Jezus odkazuje się na starozakonnego Jakuba, który fałszywie zdradza, robi podstęp na własnego ojca i kradnie pierworodzeństwo. Jezus tutaj może mówi do Natanaela,
Natanael, ja Cię widzę, że Ty nie jesteś tak podstępny, tak fałszywy jak Jakub. Jesteś człowiekiem, który mnie naprawdę szuka. Widzę to. Nie widzę w Tobie podstępnego Jakuba. A Natanael by to przed Jezusem nie powiedział, ale Natanael w tej chwili wiedział, o, tutaj stoję przed kimś, kto naprawdę zna, jak ja rozmyślam o Panu Bogu. I dlatego mówi Jezusowi, skąd mnie tak znasz? Skąd mnie tak znasz? Skąd znasz tak dobrze moje motywacje w życiu? Jak jest to możliwe? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim Cię Filip zawołał, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. A odpowiedział mu Natanael, mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Wystarczyło jedno dla nas takie może i dziwne zdanie, a Natanael był pewny tego, kim jest Jezus. Natanael naraz wiedział, że Jezus zna jego serce osobiście. No niesamowite. Kiedy człowiek spotka się z Jezusem osobiście, kiedy człowiek pozna i uświadomi sobie, jak jest poznanym przez Boga, jak Bóg go zna, to rzeczy mogą się zmieniać bardzo szybko. Kiedy człowiek poznaje to, że Bóg wie naprawdę i moje motywacje życia, to raczej się Bogu poddać, niż z Nim walczyć. Boże poznanie i łaska może człowieka ogromić, jak silne światło, prosto w oczy. Jaki był ten argument? No, prosty, a trochę dziwny. Żadne naukowe rzeczy. Natanael nie pyta się, dlaczego jest tutaj tyle cierpienia. Dlaczego tutaj są wojny? Panie Boże, jeśli na to mi odpowiesz, to ja Ci będę wierzył. Dlaczego, Panie Boże, Ty robisz tamto i tu, i tam się działo to, i tam? Dlaczego, jeśli mi dobrze odpowiesz, to ja Ci dobrze będę wierzył? Nic z tego. Jezus tylko powie, wiesz, Natanaelu, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Na pierwszy rzut oka nieznaczące zdanie. Lecz to drzewo figowe nam znów coś mówi o Natanaelowi i o Jezusie. W naszym tekście biblijnym z Ewangelii Jana drzewo figowe służy jako symbol, jako miejsce spotkania Natanaela z Jezusem, lecz w Biblii drzewo figowe reprezentuje kilka dalszych rzeczy. Po pierwsze, drzewo figowe jest symbolem wierności. Siedzenie pod drzewem figowym kojarzy się z życiem w pokoju i w błogosławieństwie, które pochodzi z wierności Panu Bogu. Natanael jako pobożny Żyd znał tę symbolikę. Drzewo figowe jako symbol wierności. Drzewo figowe też oznaczało powiązanie ze Starym Testamentem. Wyrażenie, że ktoś siedzi pod drzewem figowym, było powiązane z obietnicami błogosławieństwa. Ja trzy takie błogosławieństwa Starego Testamentu przeczytam w pierwszej Księdze Królewskiej, 4 rozdział, 25 wiersz. Judejczycy i Izraelici mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoim drzewem figowym, od Dan aż po Berszebę przez wszystkie dni Salomona. Micheasz 4:4, obietnica. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym i nikt nie będzie szerzył popłochu. Obraz pokoju, błogosławieństwa. Księga Zachariasza, 3 rozdział. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe. I wszystkie te obietnice mają wspólne to, że są o pokoju, o bezpieczeństwie, o dobrobycie dla tych, którzy są wierni. Dlatego też, kiedy Jezus powiedział, że widział Natanaela pod drzewem figowym, to nie było takie zwykłe zdanie typu, a widziałem Cię tam pod smrekiem gdzieś, byłeś tam w tym lesie, siedziałeś tam pod bukiem, ja Cię widziałem, co Ty na to powiesz, Natanaelu? Nie. Raczej może Natanael słyszał, Natanaelu, ja wiem,
że jesteś oddanym żydowskiemu prawu i chcesz być wiernym Bogu. Wiem, że szukasz Boga i Bożego błogosławieństwa. Jezus tam rozpoznaje i doświadcza wiarę Natanaela, a teraz mówi mu, a to jedno ci jeszcze brakuje, Natanaelu, tak pójdź za mną. Pójdź za mną. A Natanael zrozumiewa. Natanael zrozumiewa, w tym prostym zdaniu odkrywa wszechmoc Jezusa. Jego zdolność widzieć go pod drzewem figowym, jego serce, jego oddanie, jego zapał, widzi to. A więc drzewo figowe służy jako symbol wiary Natanaela, jego związku ze Starym Testamentem, a też jako symbol i wszechwiedzy Pana Jezusa. Służy również, ale jako punkt, który Natanaelowi wystarczy, by wyznać Jezusa Panem i Bogiem. Jezus zna nasze serce. Jezus dzisiaj wie, kiedy na nas zawoła, co byśmy mu powiedzieli. Czy byśmy mu powiedzieli, Panie Boże, jeśli odpowiesz mi na wszystkie moje pytania, jestem ochotny Ci wierzyć. Bo Bóg wie, czy mamy serce Natanaela. Czy byśmy dzisiaj powiedzieli, Panie Boże, i choć nie mam wszystkie odpowiedzi na wszystkie wielkie pytania mego życia, to jednak poznałem, że Ty wiesz wszystko. Ja wszystkiemu nie rozumiem, ale chcę Ci wierzyć. Chcę Cię wyznać Panem i Bogiem. W Starym Testamencie Bóg objawił się wielu osobom na różne sposoby. Przemawiał osobiście do Adama, Kaina, Noego, Abrahama, Mojżesza, Samuela, Eliasza, Izajasza. Pan Bóg objawił się ludziom też w niezwykłe sposoby, na przykład Jobowi poprzez wicher, Balaamowi przez mówiącą oślicę, Gedeonowi poprzez runo, które było jedno rano suche, drugie zupełnie mokre. Bóg objawiał się poprzez sny Abimelekowi, Faraonowi, Nabuchodonozorowi, poprzez wizję Jakubowi, Ezechielowi. Objawił się mi przez cichy głos Eliaszowi. Objawił się mi fizycznie Abrahamowi, ale też przyjaciołom Daniela w piecu ognistym. Ostatecznie Bóg dał pełne objawienie w Synu Jezusie Chrystusie. A we wszystkich spotkaniach, w których się Pan objawił, chciał, by ludzie Go poznali i by osobiście jakoś zareagowali w swoim życiu. A my mówimy, to by było super, Panie, gdybyś spotkał się dzisiaj z nami. Ze mną, osobiście, teraz, tu na tym miejscu. Gdybyśmy mogli porozmawiać, choć na chwilę, może dwa zdania, to niestety nie jest możliwe. Ale swym sposobem i jest możliwe. Dzisiaj Jezus przychodzi przez swego ducha na to miejsce. Przychodzi do ciebie, zna twoje serce, zna twoje zwątpienia, ale i gotowość iść za nim. Pan Jezus potrafi do nas przyjść w różny sposób, ma swoje sposoby, a jednak najwięcej przychodzi do nas przez swoje słowo i dary łaski. Tak to jest. A dzisiaj mamy przystąpić do spowiedzi Wieczerzy Pańskiej. I to jest chyba ten największy dowód tego, że jest tutaj ktoś, kto zna moje serce, a jednak mnie kocha. Będziemy przyjmowali Jego ciało i Jego krew pod postacią chleba i wina. Te dary są jasnym dowodem tego, że Bóg ma z Twoim życiem dobry plan. Plan zbawienia, plan nadziei. Niektórych ludzi nie przekonają ani te najlepsze argumenty. Niektórych tak, a niektórych nie. Ale większość ludzi przekona osobista miłość. I to jest sposób, jakim Bóg udowadnia Tobie dzisiaj osobiście, że jest Bogiem. Przyjmując chleb i wino, dzisiaj Jezus mówi osobiście do Ciebie. Za Ciebie dałem swoje życie.
za ciebie przelałem swoją krew z miłości. Ja pytam się, jaki lepszy jeszcze argument potrzebujemy? Jak lepiej nam ma Bóg udowodnić, że jest Bogiem, któremu warto ufać? List do Rzymian mówi, 15 rozdział, że większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A Jezus to zrobił. Myśmy byli Jego nieprzyjaciółmi. Nie można więcej kochać, nie można lepiej udowodnić miłość, niż ofiarować samego siebie. Abyśmy dzisiaj na Bożą miłość odpowiedzieli z wiarą Natanaela. Kiedy będziemy otrzymywali chleb i wino, to spróbujmy osobiście Bogu wyznać nasze wyznanie. Może wyznanie Natanaela. Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś moim królem. Ty byłeś Bogiem naszych ojców, ale i mnie. Abyśmy poddali i nasze życie pod Jego prowadzenie i naśladowali Go. Albo z gotowością Samuela, kiedy będziemy przyjmowali te Boże dary, powiedzieli: Panie, mów do mnie, sługa Twój jest gotowy, słyszę, gdzie mnie chcesz posłać. Albo z wiarą Izajasza powiedzieli: Panie, oto jestem ja, poślij mnie. Jezus jest tutaj dlatego, byśmy Go tylko nie podziwiali, lecz byśmy Mu wierzyli osobiście i każdy dzień. Pójdźmy spojrzeć teraz na Jezusa, na Jego dzieło i wyznać Mu, że chcemy Mu wierzyć osobiście w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszej pracy i w tych nieodpowiedzianych pytaniach naszego życia. A potem przystąpmy do ołtarza i przyjmując chleb i wino, dziękujmy za miłość Bożą, a wierzmy Bogu do końca naszych dni. Amen. Panie Boże, dziękujemy za to, że spotkałeś się z Filipem, że Filip spotkał Natanaela, że przyprowadził go do Ciebie, że Ty objawiłeś Natanaelowi, jak go znasz. I to mu wystarczyło. Panie, daj i nam to znać, jak Ty znasz nasze życie. Daj nam znów więcej przed oczy dzisiaj i to, jak nas kochasz przez swoją ofiarę. Ale daj nam siłę dzisiaj, odchodząc tu z tego miejsca, nie odchodzić jakoś bez odpowiedzi, tylko tak jakoś głucho, lecz byśmy i przez przyjmowanie Twoich darów i Ciebie może tak w sercu powiedzieli: Panie, kocham Cię. Panie, jestem tutaj dla Ciebie. Panie, użyj mnie. Panie, chcę iść z Tobą do końca moich dni. Może w prostych słowach, ale zdecydowanie. Panie, daj to każdemu z nas, bo świat, w którym żyjemy, jest trudny, pełen boleści, a Ty nam daj w nim wytrwać przy Tobie. Amen. Powstańcie i przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki ludzki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.
znovu takové osobní vzkazy v těch písních, že Bůh miluje tebe i mne. A to je moc osobní. A když se díváme na tu boží lásku a na tu boží oběť, pak nás to překonává o tom, že u Boha najdeme milost a že Bůh je dobrý. A proto před ním se nyní chceme sklonit a před ním chceme vyznávat i náš hřích. Nevím, možná to bude na obrazovce dneska, možná ne, ale pokud by to bylo možné dát i to vyznání vin, pokud ne, tak už to budete umět i z paměti. Možná můžete mluvit, vyznávat, nejenom mluvit, ale vyznávat to vyznání se mnou. S tou vírou, že Bůh je tady. A Janovo evangelium říká, zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Kéž bychom i tento verš dokázali nyní prožít. Skloňme se ke kající modlitbě. Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, já ubohý, bídný, hříšný člověk vyznávám před tebou všechny své hříchy a nepravosti, jimiž jsem tě často zarmoutil a zasloužil si tak časný i věčný trest. Všechno těchto svých hříchů upřímně lituji a prosím tě pro nevyčerpatelné milosrdenství tvé a pro svaté, nevinné, hořké umučení a smrt syna tvého milého, pána našeho Ježíše Krista. Buď milostiv mě bídnému a hříšnému člověku a nevzdaluj ode mne své milosrdenství. Slibuji, že se s tvou milostí budu snažit o nápravu svého života. Amen. A tak jsme svůj hřích vyznávali a chci se ptát také, zda věříte v odpuštění hříchu a smíření s Bohem skrze oběť těla a krve našeho Pána Ježíše Krista. Jestliže ano, odpovězte, každý sám za sebe, věřím. A toužíte žít s Pánem Ježíšem Kristem, při něm vytrvat a držet se Božího slova a vědomě Pána nezarmucovat, jestliže ano, odpovězte každý sám, toužím. Jak jsi uvěřil, tak se ti staň. Tak to praví Pán Ježíš svým učedníkům. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu zadržíte hříchy, tomu jsou zadrženy. Jako povolaný a ustanovený služebník našeho Pána Ježíše Krista a jeho svatého evangelia zvěstuji všem vám kajícím Boží milost a oznamuji, že vaše hříchy jsou vám odpuštěny pro zásluhy Pána Ježíše Krista. A činím tak ve jménu trojediného Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Nehřešte vědomě více. A Pán Bůh, ať je svatý ve vašich srdcích. A před slovy ustanovení Páně, večeře Páně a společné modlitby zaspívejme ještě tři sloky písně Tvé je Amen. Thank you.
Postańmy i wspólnie zawołajmy do naszego Pana. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Nasz Pan Jezus Chrystus tej nocy, której był zdradzony, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, a jedzcie, to jest ciało moje, które za was wydane będzie, to czyńcie na moją pamiątkę. Także gdy było po wieczerzy, wziął też i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest nowy testament we krwi mojej, która za was wydana będzie na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Panie Boże, dziękujemy za to, że nas zapraszasz do swego stołu i my chcemy przyjąć to zaproszenie i chcemy się tutaj teraz z Tobą spotkać przez Twoje dary. I chcemy Ci też powiedzieć, że nie potrafimy tak dokładnie odwdzięczyć tej miłości, którą otrzymaliśmy. Ale chcemy Ci tutaj powiedzieć, i my Cię kochamy, że chcemy Ci służyć, chcemy Ci być wierni. Amen. Przystąpcie, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest nasz Pan. Posílení i zmončení tělem i krvou našeho Pana Jezusa Kristusa, jděte v pokoji. A láska Boží nechaj vás zavše i všetě provádí. Amen.
do svatyně svatý, abys mě přijal. Tvá milost říká přijď, tvá milost mě zvedá. Tvá milost ze mě vinu smívá, smím vejít dál. V dlaních ti nesu své srdce, znáš mé pády. Prosím, odpuštění tvé, zbav mě viny. Tvá milost říká přijď, tvá milost mě zvedá. Tvá milost ze mě vinu smívá, smím vejít dál. Tvá milost říká přijď, tvá milost mě zvedá, tvá milost ze mě vinu zpívá, smím vejít dál. Zlámej okovy, od teď chci být svobodný, v duchu a v pravdě žít, bázeň mít. Milostí očištěn, navždy jsem tvým dítětem, jen ty mé hříchy odpouštíš. Zlámej okovy, od teď chci být svobodný, duchu a v pravdě žít, bázeň mít. Milostí očištěn, navždy jsem tvým dítětem, jen ty mé hříchy odpouští. Tvá milost říká přijď, tvá zvedá, tvá milost ze mě vinu smívá, smím vejít naše bolu, dívu tisku, tlučeš nové víno. I z ogrodu mého srdca nové řeky płyną. V čase bolu, tłuczesz nowe wino. I z ogrodu mego serca nowe rzeki płyną. Więc poddaję się troskliwym dłoniom twym, nawet kiedy nie rozumiem
ufam Ci. Chcę być naczyniem, chcę byś używał mnie. Weź moje życie i zrób z nim co chcesz. Bez Ciebie nic nie ma, bo wszystko od Ciebie jest. Jak wodę w wino przemień mnie. W czasie bólu i w ucisku tłuczysz nowe wino. I z ogrodu mego serca nowe rzeki płyną. Nowe rzeki płyną. Chcę być naczyniem, chcę byś używał mnie. Weź moje życie i zrób z nim co chcesz. Bez Ciebie nic nie ma, bo wszystko od Ciebie jest. Jak wodę w wino przemień mnie. Jak wodę w wino przemień mnie. Jak wodę. Nowe wino, tam nowa siła, tam nowa wolność, królestwo i moc. Mój żar oddam Tobie, by Twój nowy ogień nie zmocić. Gdzie nowe wino, nowa siła, tam nowa wolność, królestwo i moc. Żar oddam Tobie, by Twój nowy ogień nieść. Chcę być naczyniem, chcę byś używał mnie. Weź moje życie i zrób z nim co chcesz. Bez Ciebie nic nie mam, bo wszystko od Ciebie jest. Jak wodę w wino przemień mnie. Jak wodę w wino przemień mnie. Jak wodę w wino przemień. Chcę być naczyniem, chcę byś używał mnie. Weź moje życie i zrób z nim co chcesz. Bez Ciebie nic nie ma, bo wszystko od Ciebie jest. Jak wodę w wino przemień mnie. Jak wodę w wino przemień. Jak wodę w wino przemień mnie.
Posílení a zmocnění tělem a krví Pána Ježíše Krista jděte v pokoji. A láska a milost Boží, ať vás všude provází. Amen. Tolik jsme znovu dostali od Pána Boha. Více, než mu kdykoliv dokážeme dát. Ale chceme to boží, ty boží dary přijímat s takovou vděčností a dnes se rozejít s takovým božím požehnáním do tohoto světa a stát se jeho svědky. K tomu vám dej sílu Pán Bůh. O to se chceme i modlit v přímluvných modlitbách. Postaňme. Je to nepochopitelné, že ty, veliký, jediný, pravý Bůh, se k nám skláníš ve své milosti. Je to veliká milost, že na nás voláš. Děkuji ti, že můžeme mít společenství se svatým Bohem. My, kteří jsme tě přijali jako svého spasitele a Pána. A tak ti za všechno děkuji. Oslavuji tvé svaté trojediné jméno. A vzdávám ti čest i slávu. Ale do tvé ruky kladu v této chvíli i nemocné. I ty, kteří jsou na ložích, i kteří se nemají dobře. A prosím o ně, abys je ty sám, Pane, uzdravil, posilnil, dodal síly. A vyřešili problémy, které mají. A tak tě prosím i o nás, aby si nás tvým svatým duchem vedl, od těch nejmladších až po ty nejstarší, protože jsme tvoji. A prosím, Pane, abychom tak mohli i my všichni žít na tvoji čest i slávu. Amen. Amen. Drogi Panie Jezu, ja Ci bardzo dziękuję za to, że mówisz do nas tak różnymi sposobami na wiele miejscach. Dziękujemy Ci bardzo za nasz zbór i proszę, aby my tylko nie słyszeli Twój głos, ale umieli go przyjmować i odpowiedzieć na niego. Weź moje życie i uczyń z nim, co chcesz. Panie, dziękujemy Ci za nasze rodziny. Proszę, abyś błogosławił, by my i tam mogli słyszeć Twój głos i być Mu posłuszni. Dziękuję Ci za nasz zbór. Daj, aby i my jako wielkoduchowa rodzina mogli być tym światłem i naszemu otoczeniu. Proszę Cię, ale Panie, i o całe nasze miasta, państwo, byś darował wszystkim takiej bojaźni, tym, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie naszych miast i państw, aby tak mogli odczuwać bojaźń przed Tobą. Ale też Ci chcę położyć do Twoich rąk, Panie, i wszystkie te miejsca, gdzie są wojny, nieszczęścia, abyś darował tam pokój, abyś darował
i ludziom, aby w Tobie znajdowali pokój życia. A chcę Cię też prosić i o wszystkich chorych, i o tych, którzy czekają na trudne operacje, abyś ich darzył swoim świętym pokojem i był ich lekarzem. Amen. Amen. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i niechaj strzeże Was. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości w będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niechaj Wam da swój święty pokój. Yeah.